Mieliśmy do czynienia ponownie raz z długą jesienią, ciepłą. Ta wegetacja cały czas była powiedzmy taka pełzająca, długa. Jak ocenia Pani kondycję zbóż w poszczególnych gatunkach? Zarówno jęczmień, pszenica, która często była właśnie w siewie opóźnionym ze względu na pogodę? Terminy optymalne siewu, zarówno dla jęczmien, jak i pszenic. E, rokują w tej chwili dobrze. Te mm -hmm. rośliny są wydelikacone, mają e, suche końcówki blaszek liściowych. Szczególnie w jęczmionach widzimy pożółkłą barwę. To jeszcze będzie potęgowane właśnie dużymi amplitudami temperatur. Jednak pamiętajmy, że jęczmień zwykle sobie radzi w takich e, Warunkach i w, po pełnym ruszeniu wegetacji jesteśmy w stanie tą zieleń bujną za chwilę mm. obserwować. Jeśli wypadałyby rośliny placowo, szczególnie właśnie w jęczmionach, zwróćmy uwagę, czy nie występuje pałecznica zbóż i traw lub pleśniegowa. No i obserwuję już w tej chwili. Dosyć duże zagrożenie mączniakiem prawdziwym zbóż i traw są objawy Septorios. W rejonie północno-wschodnim nie ma na razie takiego sygnału do dużego nasilenia chorób podcuszkowych, ale pamiętajmy, że musimy przeciwdziałać ich nasilaniu tych objawów do fazy 33 BDCH. W związku z tym warto też wybrać takie substancje aktywne do ochrony fungicydowej. Które będą na przykład działały na różne gatunki powodujące łamliwość. Tutaj myślę o, um, o Kuli Makula Acuformis i Jalundę, czyli tak zwany typ R i W. Myślę także o um, fuzariozach. Zatem na tę chwilę kondycja zbóż, które były siane w optymalnym terminie, jest dobra, z nasileniem. Um, no, nie mogliśmy tego wykluczyć przy tak długiej wegetacji jesiennej chorób. Natomiast te terminy opóźnione na pewno będą wymagały startowej dawki nawozów azotowych do krzewienia. No i ochrony fungicydowej. Mhm. Nie martwmy się tymczasem y, pożółką barwą tych roślin. Jest to normalna reakcja fizjologiczna. Mhm. Jeszcze na początku lutego mieliśmy bardzo niskie temperatury, bardzo duże opady śniegu. Ten śnieg zalegał, a teraz nagle pod koniec tego miesiąca mamy bardzo gwałtowne ocieplenie. Jak ono może wpłynąć na e, kondycję? Jak w perspektywie, bo jeszcze zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa, e, nagle mamy bardzo. Dużo wody i przyjdzie mróz. Sama pszenica na starcie potrzebuje dosyć mhm. dużo wody, ma te wymagania hydrologiczne dosyć wysokie. Jednak gdyby odwilż utrzymywała się dłużej i w rejonach Polski Północnej, gdzie tego śniegu jest naprawdę dużo, gwałtownie topiłby się ten śnieg to możemy mieć sytuację takiego zalewania systemów korzeniowych. Te duszenie korzeni nie będzie dobre. Lepiej, gdyby woda stopniowo zasilała poziom wód gruntowych, z których pszenica mogłaby czerpać w kolejnych fazach rozwojowych, aniżeli teraz byłaby odcięta od tego roztworu glebowego z wysyconego tlenem. Ona potrzebowałaby jednak takiego, takiej struktury gleby, która zapewni pobieranie zarówno składników pokarmowych, jak i właśnie samej wody z makro mikroelementami to byłoby niekorzystne. Wzrost wilgotności też może sprzyjać występowaniu niektórych patogenów. Zarówno brunatna plamistość, liści pszenicy, jak i septoriozy będą się wówczas nasilały. Mączniak, nawet jeśli byłaby susza, poradzi sobie ze skutecznymi infekcjami wtórnymi, bo zarodniki zawierają dosyć dużo wody. Zatem w późnych terminach rozważajmy, właśnie dokrzywienie z ochroną aparatu asymilacyjnego. w późnych terminach siewu to mam na myśli. Natomiast jeśli ona jest w optymalnym rozwoju, nie ma dużego, dużej presji patogenów. warto rozważyć w zabiegu takim standardowym T1 między 30, może nawet 28 32 BBCH. Mm -hmm. Regulację właściwą oraz ochronę. Fungicydową. No i nie zapominajmy o chwastach i szkodnikach. Mm -hmm. A co w sytuacji, kiedy mamy właśnie bardzo wysoką wilgotność, nie możemy wjechać w pole, te terminy nam się przesuwają i ten zabieg T1 też może nam się przesunąć o te kolejne fazy. Jak sobie wtedy, jakie substancje czynne wybrać na T1? Opóźniony T1 będzie bardzo niekorzystny mm -hmm. z powodu właśnie presji grzybów, które powodują choroby podsuszkowe więc y, trzeba by było y, oczywiście wtedy wzrośnie już pewnie średniodobowa temperatura i będziemy oscylować między 10 a 12 więc większość y, triazoli innych mm -hmm. substancji aktywnych będzie mogła być tutaj zastosowana y, raczej starajmy się dobierać te substancje które mają skuteczność wobec różnych y, patogenów a nie y, selektywnie działają w, względem y, jednego z nich no na pewno opóźnienie zabiegu T1 będzie bardzo niekorzystny. To jest laboratorium pod gołym niebem. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego postępu, właśnie topnienia śniegu, czy takich gwałtownych spadków temperatur. Na pewno byłoby to bardzo niekorzystne dla ochrony zbóż.